Hej, ja jestem Neku i witam was w nowej serii, w której będę przedstawiał aktualizację do gry Jalopy. Szczerze powiedziawszy, zaskoczyła mnie wasza aktywność na filmach z tej gry, więc co tydzień, prawdopodobnie co piątek będę zamieszczał takie krótkie materiały, które będę streszczał patchnoty, które tutaj twórca wydaje tam co tydzień. Ponieważ gość robiąc tę grę, bo robi tylko jedna ta osoba, zadeklarował się, że co piątek akurat tak wypadło, czyli co tydzień będzie wypuszczał aktualizację do tej gry, więc mam nadzieję, że tak będzie i po prostu te materiały będą docierać. Tego dzisiaj prawdopodobnie, widzicie to w czwartek, będzie jeden materiał i jutro w piątek też będzie jeszcze jeden, bo tu wiadomo, że już jutro wyjdzie, jak mam nadzieję, kolejna aktualizacja. No dobrze, chyba możemy zaczynać. Właściwie dużo nie zostało dodane w tamtym tygodniu. Zostały poprawione światła nocą. Została dodana opcja kustomizacji zagęszczenia ruchu. No i została do opcji dodana trochę ulepszona opcja Ambient Occlusion, która nazywa się SSAO. Na ekranie wam zostanie teraz wyświetlona lista pozostałych zmian, czyli tak zwanych bug fixów. Mówiąc w skrócie, są to po prostu jakieś naprawione błędy, bądź zmiany w grze, które po prostu mają na celu zadowolić ludzi, którzy kupili tą grę i po prostu na coś narzekają. No wiadomo, o co chodzi. Twórca gry też się chwalił, że to jest prawdopodobnie ostatni update przed dodaniem Węgrzech do gry, więc prawdopodobnie może być to większy jakiś update, którym zobaczymy nowe tereny, które będziemy mogli odwiedzić. Zapomniałem dodać, że zostanie też w kolejnym update prawdopodobnie dodana opcja malowania naszego auta, jak to pewnie widzicie na załączonym gifie. Z góry was przepraszam za małą profesjonalność tego materiału, ale no niestety to jest w sumie taki pierwszy, trochę większy materiał, który tak w taki sposób nagrywam. Więc do zobaczenia do kolejnego materiału. Na razie i cześć.